W 1996 roku w powieści Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Chrzest Ognia po raz pierwszy wspomniano o gwincie, grze karcianej z zasadami równie skomplikowanymi co poligrafia kart weń używanych. I dla większości fanów serii istnienie tej karcianki było tylko ciekawostką aż do 2015 roku, kiedy to wyszła gra Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie to właśnie gwint zastąpił znanego z części pierwszej i drugiej kościanego pokera. Już po niedługim czasie od wydania gry, wiedźmińska karcianka zdobyła sporo fanów. CD Projekt Red otrzymywało setki maili i postów na forach odnośnie powstania gry z gwintem w roli głównej. Powstało nawet ponad 40 fanowskich gier, głównie przeglądarkowych, których żywot nie był zbyt długi ze względu na prawa autorskie, ale jedno było pewne. Gwint musiał powstać. I tak pod koniec 2016 roku do graczy trafiła beta gry. Czy więc gwint okaże się kolejnym sukcesem firmy? Witajcie! Oglądacie OneUp TV, ja nazywam się Kot na Piecu, a to recenzja bety gwinta. Serdecznie zapraszam. Gwint opiera się na standardowym trybie turowym, gdzie gracze wykorzystują swoją talię składającą się z kilkudziesięciu kart przynależnych do jednej z pięciu frakcji: Królew z Północy, Skellig, Skojatel, Potworów i Nilfgaardu. Na początku gracze dobierają po 10 kart reprezentujących jednostki bojowe, bonusy do kart oraz zdolności zmieniające warunki pogodowe na polu bitwy. Oczywiście większość kart posiada umiejętności specjalne pozwalające na np. dodanie punktów siły. Karty jednostek umieszczamy w trzech rzędach. Pierwszy przeznaczony jest dla jednostek walczących wręcz, druga dla postaci walczących z dystansu i trzecia dla machin bojowych, takich jak katapulty. Każda karta ma przypisane punkty oznaczające siłę karty, a celem jest zdobycie przewagi punktowej nad oponentem. Pojedynek toczy się do dwóch zwycięstw, a wygrywając możemy zdobyć odłamki kart umożliwiające crafting nowych, same odłamki możemy zdobyć także niszcząc karty. Tryby gry. Tutaj radzi znowu się popisali, gdyż oprócz gry standardowej dostaliśmy również tryb rankingowy, gdzie w grę wchodzi przynależność do dywizji, a pojedynki są toczone bardziej na poważnie. Ale oprócz wcześniej wspomnianych dwóch trybów pojawi się również tryb single player. Będzie zawierał on kilka około 10-godzinnych historii zawierających mnóstwo wątków i co może zaskakujące moralnych decyzji. Co warte uwagi, za fabułą stoją twórcy zadań z Wiedźmina 3, a to jeszcze bardziej napawa optymizmem. Oczywiście za tak rozbudowany single player będziemy musieli zapłacić. No właśnie, zapłacić. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że gwint posiada mikropłatności. Chodzi tu na przykład o kupowanie beczułek z kartami, ale na szczęście można je też kupić za walutę dostępną w grze. Tutaj muszę pochwalić CD Projekt. W gwincie steruje się tak samo wygodnie zarówno na samej klawiaturze, samej myszce oraz padzie. Jest to związane ze świetnie zbudowanym interfejsem, który jest bardzo przystępny. Co ciekawe, system tworzenia talii kart został rozdzielony z systemem ich przeglądania i kraftowania. Jak na razie jest to wygodne rozwiązanie, ale jestem ciekaw, jak sprawa będzie wyglądać po dodaniu następnych, być może nawet kilkusetek kart, no bo przecież Redzi raczej swoją grę zamierzają rozwijać. Tutaj też chciałbym wspomnieć o działającym crossplay. Fajnie czasem wiedzieć, że gram z kimś siedzącym przed telewizorem i grającym na Xboxie One. Mimo że gwint to świetna gra, ma też swoje wady. Pierwszą jest ilość kart, gdyż gwint posiada ich aktualnie coś ponad 200, podczas gdy już na start Hearthstone oferował około 400. Ale to się raczej nie zmieni, bo jakby nie patrzeć, mówimy tu jeszcze o niegotowym tytule. Czasem denerwuje też, że jeżeli obaj gracze w pierwszych dwóch rundach grali agresywnie, to w trzeciej braknie im kart i dostaną po jednej.
i właśnie w tym momencie liczy się tylko szczęście. Ten, który wylosuje lepszą kartę, zdobywa przewagę, a jeśli poszczęści mu się drugi, a nawet trzeci raz, to wygrywa. Szkoda, bo gra powinna opierać się na myśleniu, a nie na szczęściu. Trzecią bolączką jest brak zachęty do grania ze strony twórców. Po ukończeniu tutoriala dostajemy tylko dwa pakiety. Wiem, że gdyby było ich więcej, to mogłoby być za prosto, ale to jest beta gry. Twórcy powinni pokazać w niej możliwości gry, a tu dostajemy tylko dwa pakiety i złotego Geralta. No super. Ale nie zrozumcie mnie źle, nie chcę mówić, że Gwint to gra średnia. Już teraz jest niesamowicie dobrą grą, więc pozostaje nam tylko czekać na dalszy rozwój gry. A już teraz zachęcam Was do kliknięcia przycisku subskrypcji oraz dzwoneczka obok, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. To wszystko na dziś, do widzenia i na razie.